Wydawnictwo Junkowska przedstawia Mary Norton, Pożyczalscy. Przekład Maciejka Mazan. Czyta Edyta Junkowska. Audiobook powstał we współpracy z wydawnictwem Dwie Siostry, wydawcą serii książek o rodzinie Pożyczalskich. Ostrzeżenie! Nagranie wykonane i wyprodukowane przez wydawnictwo Junkowska. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie i wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione! Rozdział pierwszy. To pani Maj mi o nich opowiedziała. Nie, nie mnie. Jakżebym to mogła być ja? Dzika, nieporządna, samowolna dziewczynka, która gapiła się na wszystko gniewnie i podobno nawet zgrzytała zębami. Kasia? Może tak powinna się nazywać. Tak, właśnie tak. Kasia. Zresztą imię i tak nie ma tu większego znaczenia. Kasia tylko na chwilę pojawia się w tej opowieści. Pani Maj zajmowała dwa pokoje w londyńskim domu rodziców Kasi. Zdaje się, że była jakąś ich krewną. Sypialnię miała na pierwszym piętrze, a jej salonik znajdował się w pokoju nazywanym śniadaniowym. No cóż, pokoje śniadaniowe są dobre rano, gdy promienie słońca leją się na grzanki i marmoladę. Ale po południu stają się nieco przygaszone i wypełniają się dziwnym, srebrzystym światłem, jakby zapadał w nich ich własny zmierzch. Stają się wówczas nieco smutne, ale jako dziecko Kasia lubiła smutek. Zakradała się do pani Maj tuż przed podwieczorkiem, a pani Maj uczyła ją szydełkowania. Pani Maj była stara, cierpiała na sztywność stawów i zachowywała się, no, może nie surowo, ale z cichą pewnością siebie, co wyglądało dość podobnie. Przy niej Kasia nigdy nie była dzika. Nieporządna i samowolna, a pani Maj uczyła ją wielu rzeczy. Nie tylko szydełkowania, ale też jak zwijać wełnę w kłębek w kształcie jajka, jak robić szwy bieliźniane i jak cerować, jak robić porządki w szufladzie i niczym błogosławieństwo kłaść na jej zawartość płatek szeleszczącej bibułki, która chroni przed kurzem. Czemu tak przycichłaś, dziecko? Spytała pani Maj pewnego dnia, gdy Kasia przycupnęła na pufie skulona i nieruchoma. Co ci się stało? Nie masz języka w buzi? Nie, powiedziała Kasia, pociągając się za guzik przy buciku. Nie mam szydełka. Zgubiłam. Właśnie robiły narzutę z wełnianych kwadratów. Brakowało im jeszcze 30. Położyłam je na dolnej półce biblioteczki, tuż przy moim łóżku. Na dolnej półce? Powtórzyła pani Maj, której igła migotała miarowo w świetle ognia. Blisko podłogi? Tak, zgodziła się Kasia. Ale na podłodze też szukałam. I pod dywanem wszędzie. A wełna nie zniknęła. Leży tam, gdzie ją zostawiłam. Ojej, rzuciła lekko pani Maj. Nie mów, że są i w tym domu. Ale co? Spytała Kasia. Pożyczalscy, wyjaśniła pani Maj. I w półmroku wydawało się, że się uśmiecha. Kasia spojrzała na nią z lekkim przestrachem. To takie coś istnieje? Spytała po chwili.
jakie coś. Kasia aż mrugnęła ze zdziwienia. Coś jak ludzie? Inni ludzie? Którzy mieszkają w domu i pożyczają rzeczy? Pani Maj odłożyła robótkę. A jak sądzisz? Spytała. Nie wiem, powiedziała Kasia, odwracając wzrok i mocniej pociągając za guzik przy buciku. To niemożliwe. A jednak uniosła głowę. A jednak czasem sądzę, że muszą istnieć. Dlaczego tak uważasz? Przez te wszystkie znikające rzeczy. Na przykład agrafki. Fabryki wciąż je produkują. Ludzie wciąż je kupują, a jednak jakoś nigdzie nie można znaleźć agrafki, gdy jest potrzebna. Gdzie one wszystkie się podziewają? Teraz, w tej chwili. Gdzie giną? Albo weźmy igły, ciągnęła. Wszystkie te igły, które kupiła moja mama, a musiały być ich setki, przecież nie leżą porozrzucane w całym domu. Nie, nie leżą porozrzucane w domu, przyznała pani Maj. No i te inne rzeczy, które nieustannie się kupuje? Raz po raz? Ołówki, zapałki, lak, wsówki, pineski, naparstki i szpilki do kapeluszy, dodała pani Maj. I bibuła. Bibuła tak, zgodziła się Kasia. Ale nie szpilki do kapeluszy. I tu się mylisz, odparła pani Maj, znowu zabierając się do pracy. Znikanie szpilek do kapeluszy ma swoje uzasadnienie. Kasia otworzyła szeroko oczy. Uzasadnienie? Powtórzyła. Jak to uzasadnienie? Właściwie nawet dwa. Szpilka do kapelusza może być bardzo użyteczną bronią. I pani Maj nagle zaśmiała się. A, ale to przecież brzmi absurdalnie. I zawahała się. To wydarzyło się tak dawno temu. Ale proszę powiedzieć, zawołała Kasia. Proszę mi powiedzieć, skąd pani wie o szpilce do kapelusza? Wie pani, jak wygląda? Pani Maj spojrzała na nią zdziwiona. No oczywiście, zaczęła. Nie szpilka, rzuciła Kasia niecierpliwie. Ten, jak mu tam, pożyczalski. Pani Maj gwałtownie wciągnęła powietrze. Nie, odparła szybko. Nigdy żadnego nie widziałam. Ale ktoś go widział i pani o tym wie, zawołała Kasia. Przecież widzę. Ciii, szepnęła pani Maj. Po co tak krzyczeć? Popatrzyła na wzniesioną ku niej buzię i uśmiechnęła się. A jej oczy spojrzały jakby w dal. Miałam brata, zaczęła niepewnie. Kasia uklękła na pufie. I on ich widział. Tego nie wiem, powiedziała pani Maj, kręcąc głową. Po prostu nie wiem. Wygładziła leżącą na jej kolanie robótkę. Był z niego straszny psotnik. Opowiadał mojej siostrze i mnie tyle historii. Tyle niestworzonych historii. Zginął, dodała cicho. Wiele lat temu. W Indiach. Był pułkownikiem. Poległ, jak to mówią, śmiercią bohatera. To był pani jedyny brat? Tak, nasz młodszy braciszek. To chyba dlatego
Pani Maj zastanawiała się przez chwilę, nadal uśmiechając się do siebie. Tak, pewnie to dlatego. Opowiadał nam takie niestworzone historie. Tak niezwykłe. Chyba nam zazdrościł, że jesteśmy starsze i potrafimy czytać lepiej od niego. Chciał zrobić na nas wrażenie. Może nawet nas zadziwić. A jednak, spojrzała w ogień, miał w sobie coś takiego. Może dlatego, że wychowaliśmy się w Indiach wśród tajemnic, magii i legend. Coś takiego, że wierzyłyśmy, iż widzi rzeczy, których inni nie potrafią dostrzec. Czasem wiedziałyśmy, że z nas żartuje, ale kiedy indziej, no wtedy nie miałyśmy pewności. Pochyliła się, jak zwykle schludna, zmiotła wachlarzyk popiołu rozsypanego pod kratką kominka. Potem z miotełką w ręku znów zapatrzyła się w ogień. Nie był zbyt silnym chłopcem. Gdy pierwszy raz wrócił do domu z Indii, dostał gorączki reumatycznej. Przepadł mu cały semestr w szkole. Wysłano go więc na wieś, żeby wydobrzał. Do domu ciotecznej babki. Później i ja tam pojechałam. Było to dziwne, stare domostwo. Pani Maj odwiesiła miotełkę na mosiężny haczyk, wytarła dłonie w chusteczkę i wzięła robótkę. Lepiej zapal lampę, rzuciła. Jeszcze nie, poprosiła Kasia, pochylając się ku niej. Proszę, proszę mówić dalej. Proszę mi wszystko opowiedzieć. Przecież już ci opowiedziałam. Nieprawda. Ten stary dom. Czy tam zobaczył? Czy zobaczył... Pani Maj? Zaśmiała się. Czy zobaczył Pożyczalskich? Tak. Właśnie tak mi powiedział. Tak nam wmawiał. I co więcej, zdaje się, że nie tylko ich widział, ale też doskonale poznał, a nawet odegrał pewną rolę w ich życiu. Można by wręcz powiedzieć, że sam stał się Pożyczalskim. Och, niech mi pani opowie. Proszę, proszę sobie przypomnieć wszystko od samego początku. Ależ ja wszystko pamiętam, odparła pani Maj. Dziwne, ale pamiętam to lepiej niż wiele rzeczy, które wydarzyły się naprawdę. Ha, może i to wydarzyło się naprawdę. Nie wiem. Widzisz, kiedyś, gdy wracaliśmy razem do Indii, mój brat i ja zajmowaliśmy tę samą kabinę. Siostra mieszkała z guwernantką i podczas tych bardzo gorących nocy często nie mogliśmy spać. Mój brat mówił godzinami. Wracał do tego tematu, powtarzał rozmowy. Raz po raz opisywał szczegóły, zastanawiając się, jak też oni się mają, co porabiają i oni? Kto konkretnie? Domilia, Grosiek i mała Arietta. Grosiek? Tak. Nawet ich imiona były troszkę dziwne. Pożyczalscy. Uważali, że mają własne imiona. Zupełnie inne od ludzkich. Ale bez trudu można było się zorientować, że je pożyczyli. Nawet wuj Hendryk i Szelestyna. Wszystko, co mieli, było pożyczone. Nie posiadali nic własnego. Nic.
Mimo to, jak opowiadał mój brat, byli bardzo drażliwi i zarozumiali niczym władcy całego świata. Jak to? Uważali, że ludzie istnieją tylko po to, żeby wykonywać brudną robotę. Wielcy niewolnicy, których stworzono dla wygody pożyczalskich. Przynajmniej tak sobie wmawiali. Ale mój brat twierdził, że tak naprawdę bardzo się bali. Uważał, że to właśnie przez ten wielki strach stali się tacy malutcy. Każde kolejne pokolenie było coraz mniejsze i coraz bardziej się ukrywało. Zdaje się, że niegdyś w niektórych częściach Anglii nasi przodkowie całkiem otwarcie mówili o małych ludziach. Tak, wiem, powiedziała Kasia. Przypuszczam, że obecnie, jeśli w ogóle istnieją, można znaleźć ich w starych, spokojnych i położonych na odludziu domach, gdzie życie toczy się według ustalonego rytmu, ciągnęła powoli pani Maj. Taki stały tryb życia jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Pożyczalscy muszą wiedzieć, które pokoje będą używane i kiedy. Nie pozostają długo w domach zamieszkanych przez nieporządnych ludzi. Nieposłuszne dzieci i pewne zwierzęta domowe. Oczywiście ten konkretny stary dom był idealny, choć według niektórych z nich ciut za zimny i pusty. Cioteczna babka Zofia była przykuta do łóżka z powodu wypadku na polowaniu przed 20 laty. A co do innych ludzi, mieszkała tam tylko kucharka, pani woźnica, ogrodnik Krzykurcz i dość rzadko jakaś pokojówka lub ktoś w tym rodzaju. Mój brat, gdy przyjechał tam po gorączce reumatycznej, także musiał spędzać długie godziny w łóżku. I przez parę pierwszych tygodni pożyczalscy chyba w ogóle nie wiedzieli o jego istnieniu. Leżał w starej sypialni dla dzieci za pokojem lekcyjnym. Pokój ten był wówczas pełen mebli przykrytych pokrowcami i prześcieradłami, a także rozmaitych gratów. Stała tam zbieranina kufrów, zepsuta maszyna do szycia, biurko, manekin krawiecki, stół, kilka krzeseł i nieużywana pianola. Ponieważ dzieci, które na niej grały, dzieci ciotecznej babki Zofii już dawno dorosły, założyły rodziny, umarły albo wyjechały. Sypialnia dzieci była połączona drzwiami z pokojem lekcyjnym i mój brat widział z łóżka wiszący nad kominkiem obraz olejny, przedstawiający bitwę pod Waterloo. A pod ścianą narożną serwantkę o szklanych drzwiach, w której na haczykach i półkach znajdował się herbaciany serwis dla lalek. Bardzo delikatny i stary. W nocy, o ile drzwi do pokoju lekcyjnego były otwarte, mój brat widział w oddali oświetlony korytarz wiodący ku schodom. Podnosił go na duchu widok pani woźnicy, która codziennie o zmierzchu ukazywała się u szczytu schodów, by przejść korytarzem, niosąc dla ciotki Zofii tacę z herbatnikami i wysoką kryształową karafką, pełną szlachetnej, starej, jasnej madery. W drodze powrotnej pani woźnica zatrzymywała się i przykręcała lampę gazową na korytarzu.
aż jej płomyk stawał się błękitny i ledwie mrzący światłem. A mój brat przyglądał się, jak kucharka człapie w dół po schodach i powoli znika za balustradą. W holu, piętro niżej, znajdował się zegar. W nocy mój brat słyszał, jak wybija godziny. Był to zegar stojący, bardzo stary. Pan Kukułka z zacisza leśnego przybywał co miesiąc, żeby go nakręcić. Tak jak robili to przed nim jego ojciec i brat dziadka. Powiadano, że zegar nie zatrzymał się od 80 lat. Co pan Kukułka wiedział na pewno, a prawdopodobnie chodził i drugie tyle. Ale już nie na pewno. Wspaniałe było to, że zegara nie wolno było przesuwać. Postawiono go pod ścianą z drewnianą boazerią, a kamienną posadzkę wokół niego szorowano tak często i tak mocno, że z biegiem lat mogło się wydać, że zegar stoi na niewielkim podwyższeniu. Jak opowiadał mój brat. A za zegarem w boazerii znajdowała się dziura. Rozdział drugi. Była to dziura Grośka. Wejście do jego twierdzy, drzwi jego domu. Jednak sam dom nie znajdował się w pobliżu zegara. O, daleko mu było do niego, można by powiedzieć. Dzieliły je od siebie całe metry ciemnego, zakurzonego przejścia z drewnianymi drzwiami między belkami i metalowymi bramami strzegącymi przed myszami. Grosiek wykorzystał do konstrukcji tych bram najróżniejsze przedmioty. Płaską część składanej tarki do sera, wieczko z zawiasami z małej kasetki, kwadratową ocynkowaną blachę z kredensu kuchennego i drucianą packę na muchy. Nie, żebym się bała myszy, mawiała Domilia, ale tego ich zapachu to ja znieść nie mogę. Na próżno Arietta błagała ją o własną myszkę. Małą, jeszcze ślepą myszkę, którą mogłaby sama wychować. Tak jak Szelestyna. Domilia w odpowiedzi trzaskała pokrywkami i wołała: no i spójrz, co spotkało Szelestynę. Co? Pytała Arietta. Co ją spotkało? Ale nikt jej tego nigdy nie powiedział. Tylko Grosiek znał drogę przez plątaninę korytarzy do dziury za zegarem. Tylko Grosiek potrafił otworzyć bramy. Tylko on znał zasadę działania skomplikowanych zamknięć ze wsuwek do włosów i agrafek. Jego żona i córka wiodły bardziej osiadłe życie w mieszkanku pod kuchnią, z dala od niebezpieczeństw i ryzyka, jakie czyhało w przerażającym domu na górze. Ale w ceglanej ścianie budynku znajdowała się kratka wentylacyjna, nieco poniżej podłogi kuchni, przez którą Arietta widziała ogród, część żwirowej alejki i skarpę, na której wiosną kwitły krokusy, gdzie wiatr przynosił płatki kwiatów z niewidocznego drzewa i gdzie później zakwitał krzak azalii. Przylatywały tu ptaki, by dziobać, flirtować, a czasem się bić. Tyle godzin marnujesz na te ptaki, mawiała Domilia.
a jak trzeba coś zrobić, to nie masz czasu. U nas w domu żadnych kratek nie było i tylko na dobre nam to wyszło. Idź teraz po ziemniaka. Tego dnia Arietta, tocząc przed sobą po zakurzonym korytarzu pod podłogą ziemniaka ze składziku, kopnęła go ze złością, żeby szybciej wturlał się do kuchni, gdzie Domiria pochylała się nad kuchenką. No masz! Zawołała Domiria, odwracając się gniewnie. Mało do zupy nie wpadłam. Przecież kiedy mówię ziemniak, to nie znaczy cały. Trzeba wziąć nożyczki i odciąć kawałek. Nie powiedziałaś, ile chcesz, wymamrotała Arietta, gdy Domiria, prychając i sapiąc, zdjęła z gwoździka w ścianie połowę nożyczek do paznokci z ostrzem i otworem na palec i nacięła skórkę. Teraz cały ziemniak na nic, burczała. Przecież go nie przeturlasz z powrotem w tym kurzu, jak już jest napoczęty. A co za różnica? Spytała Arietta. Mamy ich mnóstwo. No ładnie, mnóstwo. Twój biedny ojciec ryzykuje życiem za każdym razem, gdy pożycza ziemniaka. Nie rozumiesz tego? Spytała Domiria poważnie, odkładając połówkę nożyczek. Chodziło mi o to, że w składziku mamy ich mnóstwo. Nie wiem, o co ci chodziło, ale zejdź mi teraz z drogi, rzuciła Domiria, powracając do swojej krzątaniny. I daj mi przygotować kolację. Arietta poszła do salonu. Płonął ogień. W pokoju było jasno i przytulnie. Domiria bardzo szczyciła się swoim salonem, którego ściany zostały wytapetowane strzępkami starych listów z kosza na śmieci. Domiria wykleiła papier tak, że linijki pisma biegły pionowo od podłogi po sufit. Na ścianach wisiało kilka portretów młodej królowej Wiktorii, każdy w innym kolorze. Były to znaczki pocztowe, które Grosiek pożyczył parę lat temu z kasetki na biurku w pokoju śniadaniowym. W salonie pożyczalskich stała też zrobiona z laki szkatułka na biżuterię z miękką wyściółką i otwartym wieczkiem. Pełniła rolę sofy oraz praktyczna komoda zrobiona z pudełek po zapałkach. Był też okrągły stolik przykryty obrusem z czerwonego aksamitu. Grosiek zrobił go z drewnianego denka płaskiej puszki na pigułki, osadzonego na rzeźbionej nóżce od szachowego konia, którego pożyczenie doprowadziło do sporych kłopotów na górze, gdy najstarszy syn ciotki Zofii, zjawiwszy się z przelotną wizytą w tygodniu, zaprosił wikarego na poobiednią partyjkę szachów. Róża Toporek, która była wtedy pokojówką, złożyła wymówienie. Wkrótce po jej odejściu zaczęto zauważać, że rzeczy nadal giną. Ale od tego czasu rządy w domu pełniła już tylko pani woźnica. Sam koń, jego popiersie, by się tak wyrazić, stał na kolumience w rogu pokoju, gdzie prezentował się nadzwyczaj dostojnie i nadawał pomieszczeniu elegancję, którą może zapewnić wyłącznie rzeźba. Przy ogniu w drewnianej biblioteczce znajdowały się zbiory Arietty. Była to seria miniaturowych tomików, które uwielbiano wydawać w czasach wiktoriańskich. A dla Arietty były wielkie jak opasłe księgi. W
Wśród nich znajdował się miniaturowy indeks nazw geograficznych z aktualną liczbą ludności, miniaturowy słownik z krótkimi wyjaśnieniami terminów naukowych, filozoficznych, literackich i technicznych, miniaturowe wydanie komedii Williama Szekspira z notą biograficzną, tomik z całkowicie pustymi, czystymi kartkami, zatytułowany Notatnik i na końcu, choć nie mniej ważny, ulubieniec Arietty. Miniaturowy dziennik i księga przysłów z mottem na każdy dzień roku i biografią niewysokiego mężczyzny, nazywanego generałem Tomciem Paluchem, który poślubił niejaką Mercy Lavinię Bump. W tym dzienniku znajdowała się rycina przedstawiająca małżonków w powozie z małymi konikami rozmiaru myszy. Arietta nie była niemądra. Wiedziała, że konie nie mogą być małe jak myszki. Ale nie zdawała sobie sprawy, że Tomcio Paluch, mający prawie metr wzrostu, przy Pożyczalskim wyglądałby jak olbrzym. Z tych książek Arietta nauczyła się czytać, zaś pisać, gdy przechylona w bok, kopiowała wyrazy ze ścian. Mimo że nie prowadziła regularnie dziennika, to prawie codziennie wyjmowała tomik, by przeczytać jakieś przysłowie, które na ogół dodawało jej otuchy. Powiedzenie na dziś brzmiało: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. A poniżej ustanowienie orderu podwiązki. 1348 rok. Zaniosła książkę do kominka i usiadła ze stopami na jego obudowie. Co tam robisz, Arietto? Zawołała do Milia z kuchni. Piszę dziennik. O, rzuciła do Milia krótko. Co chciałaś? Spytała Arietta. Czuła się dość bezpiecznie. Domilia lubiła, gdy córka pisała. Popierała wszelkie przejawy kultury. Ona sama, biedna, nieuczona istotka, nie potrafiła nawet wyrecytować alfabetu. Nic, rzuciła Domilia z rozdrażnieniem, trzaskając pokrywkami. Zrobię to później. Arietta wyjęła ołówek. Był to mały, biały ołóweczek z resztką jedwabnego sznureczka, który znajdował się niegdyś przy karnecie balowym, ale w dłoni Arietty wyglądał jak wałek do ciasta. Arietto! Zawołała znowu do Milia z kuchni. Tak? Dorzuć, że co do ognia, dobrze? Arietta z wysiłkiem zdjęła tom z kolan i postawiła go pionowo na podłodze. Opał, drobne bryłki węgla i okruszki łoju ze świeczek trzymali w cynowym pojemniku na musztardę i wygarniali go łyżeczką. Arietta odmierzyła tylko parę bryłek, ostrożnie przechylając łyżeczkę, by nie zdusić płomienia. Potem stała, grzejąc się w cieple. Był to uroczy kominek. Dzieło dziadka Arietty, zrobione z przyniesionego ze stodoły zębatego kółka, części dawnej prasy do owoców, której używano do robienia cydru. Ząbki kółka wyglądały jak promienie gwiazdy, a sam ogień płonął w jego środku. Powyżej znajdował się komin, zrobiony z małego mosiężnego lejka, odwróconego do góry nogami. Niegdyś stanowił on część lampki oliwnej, która stała w dawnych czasach na korytarzu na piętrze. System rurek biegnących od lejka odprowadzał dym do znajdującego się wyżej kuchennego przewodu kominowego. Ogień
rozpalano zapałkami i podtrzymywano bryłkami węgla. Ponieważ żelazne kółko zębate rozgrzewało się od płomieni, Domilia gotowała na jego ząbkach zupę w srebrnym naparstku, a Arietta prażyła orzechy. Jakże przytulnie robiło im się zimowymi wieczorami. Arietta czasem czytała na głos, trzymając wielką księgę na kolanach. Grosiek siedział przy kopycie. Był szewcem i szył zapinane buciki z zamszowych rękawiczek. Teraz niestety tylko dla swojej rodziny. A Domilia, wreszcie milcząca, zajmowała się robótką na drutach. Domilia dziergała swetry i pończochy na szpilkach z czarnymi główkami, a czasem na igłach do cerowania. Wielki kłębek jedwabiu lub bawełny, wysoki jak stół, spoczywał obok jej krzesła. A czasem, jeśli za mocno pociągnęła, przewracał się i toczył przez otwarte drzwi do zakurzonego korytarza. Wówczas posyłano za nim Ariettę, która starannie zwijała włóczkę, turlając kłębek z powrotem do pokoju. Podłoga salonu była wyłożona ciemnoczerwoną bibułą. Ciepłą, przytulną i pochłaniającą wszystko, co się rozlało. Domilia wymieniała ją czasem, gdy tylko bibuła była dostępna na górze. Ale odkąd stan zdrowia przykuł ciotkę Zofię do łóżka, pani woźnica rzadko myślała o bibule. Chyba że pojawiali się niespodziewani goście. Domilia lubiła wszystko, co oszczędzało jej prania, ponieważ pod podłogą trudno było coś wysuszyć. Wody mieli pod dostatkiem, gorącej i zimnej, a to dzięki ojcu Grośka, który podłączył rury do kuchennego bojlera. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.